Państwa, prawie wszyscy mówią, że na dzisiejszej sesji się zacznie, będzie jakaś, słowo przepraszam, w cudzysłowie, jazda, to mam takie pozytywne podobnie. Jak się stroi to nieźle? Ja myślę, że prosiłbym o jedną rzecz. To jest taka moja osobista uwaga, żeby nie przenosić jakichś czasami wewnętrznych animozji na porady, bo to nie służy dobru sprawy. Nic tak nie dzieli jak jeszcze pieniądze, a tym bardziej małe pieniądze, bo te pieniądze są coraz mniejsze. Otóż proszę Państwa, w związku z konsekwencją zmienionej uchwały, przepraszam, kwoty i wnioskiem do nas, żeby w trybie pilnym do dnia mamy to wyłączenie do wniosku. Do 20 października mamy mieć wnioski. Zmniejszono, proszę Państwa, przyjętą przez nas uchwałę i zadania komitetowe na 2013 rok do kwoty 470 tysięcy. W tamtym roku, proszę Państwa, kwota, która była przyznana, była 552 tysiące złotych. Łatwo obliczyć, że jest to kwota 82 tysięcy złotych. Ta kwota jest zmniejszona o 82 tysiące złotych. Macie Państwo przed sobą projekt uchwały zarządu, który też bez, i też powiem, nie bez emocji, nie bez jakichś głębokiej dyskusji wypracował według mnie propozycję kompromisową. Ta propozycja polega na tym, że jedno zadanie zostało tak naprawdę ścięte, a to zadanie przy pół jednego zadania była to rezerwa. Natomiast wszystkich innych nie ma. Nasza propozycja odniosła się w ten sposób, że zostały pomniejszone kwoty, wszystkie zadania zostały ze zmniejszonymi kwotami, w miarę według nas proporcjonalnie, umożliwiającą przede wszystkim realizację zadania, bo nie sztuka zadania 100-tysięcznego zostali 10 tysięcy i powiedzieć, że to zadanie powinno być zrealizowane. I tak, proszę Państwa, w punkcie pierwszym, pozycji pierwszej, komunikację z mieszkańcami, zrezygnowaliśmy z wykonania materiałów promocyjnych w banerze fragmentu. Uznajmy, że czas jest kryzysu, w tym roku część tych materiałów promocyjnych jest wykonywana, w związku z tym w przyszłym roku 10 tysięcy z tego z pozycji numer 1 zaproponowaliśmy ścieżkę. W pozycji numer 2, pomoc społeczna z mieszkańcami, zaproponowaliśmy zmniejszenie o 5 tysięcy złotych, czyli z kwoty 20 tysięcy złotych do 15. Odpowiem dlaczego. Nie jest tak, że się oszczędza na najbiedniejszych, ale z naszych obserwacji, z konsultacji z MOPS-em również wynika to, proszę Państwa, że tak naprawdę my dofinansujemy, w podwórskich dzielnicach nikt nie dofinansowuje tego zadania. Osoby, którym się należy węgiel, w sensie, znaczy środki opału, te, które mają niskie dochody, dostają. My tak naprawdę dofinansujemy te osoby, które przekraczają w sposób nieznaczny dochody, a są jakby mają wniosek potrzeby, są za każdym razem przychodzi to do zaopiniowania przez komisję i dajemy to przez zarząd taką opinię. Inna sprawa, że większość już odchodzi od ogrzewania węgla. I uznaliśmy, że zadanie będzie realizowane, ale w okrojowym jakby składzie. To była nasza propozycja. Czyli z 20 tysięcy do 15 tysięcy, z tego proponujemy zaoszczędzić 5 tysięcy. Następnie dofinansowanie remontu szkół i przedszkoli zmniejsza się na remont i modernizację przedszkola w 2012, też o 5 tysięcy złotych. Chciałem tylko powiedzieć, że nie mamy sprecyzowanego, co chcieliśmy remontować. Duchem i sercem jestem za tym, chciałem za tym przedszkolem. Ale wiemy, że 5 tysięcy tego przedszkola nie uratuje, dlatego że kwota wymagająca na remont, ten duży to jest około 3 miliony złotych, natomiast żeby nie rozbudować. Natomiast te 35 tysięcy, które tak naprawdę też nie są sprecyzowane, co miałyby dotyczyć, bo rozumiem, że jeszcze pojawią się jakieś środki, jeszcze nie są zdysponowane z komisji
edukacji zadaniowo-montowej. Uznajmy, że w tej sytuacji z priorytetów należałoby z tego zmniejszyć o te 5 tysięcy. Następnie remont łazienek dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych w ośrodku szkolno-wychowawczym numer 2 z 55 tysięcy na 50 tysięcy. I to jest zmniejszenie o 5 tysięcy złotych. Następnie z Domu Kultury na remont z ulicy Sokolskiej czasem ciężkie z 50 tysięcy do 45 tysięcy, czyli też o 5 tysięcy złotych. Zmniejszenie kwoty dofinansowania działalności Domu Kultury na osiedlu Litwy i w Przeworze też o 5 tysięcy złotych, czyli z 15 tysięcy do 10 tysięcy. Następnie zmniejszenie z utrzymania Orlika na ulicy Lidzkiej Myśliwskiej z kwoty 20 tysięcy do kwoty 17 tysięcy złotych, czyli o 3 tysiące złotych. Następnie pozycji 34 zmniejszenie kwoty budowa zagospodarowania ogródka Joda na Wschodzie z 16 z kwoty 100 tysięcy złotych do kwoty 75 tysięcy złotych. Następnie uszczegółowienie zadania ogródek Jordanowskich, dlatego że tu należy doprecyzować, co nie było w poprzedniej uchwale, ile idzie na ogródek na Płaszczowską, ile idzie na zalew Bagry. I ta kwota, która pozostała 75 tysięcy złotych, 45 tysięcy złotych pozostałaby na Płaszczowskiej zgodnie z zapisem WPI, natomiast 30 tysięcy na ulicy Kościół. Następnie rezygnacja zadania zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla policji. Przyszła informacja z Biura Zarządzania Kursowego od pana Młota, że z pieniędzy dzielnicy nie możemy zakupywać sprzętu komputerowego dla policji. Natomiast po konsultacji i z policją, i z, w związku z tym, że mamy pewne zobowiązania, dlatego że trzy dzielnice podgórskie składają się na to, żeby kupić samochód, a dzięki temu samochodowi jednemu Komenda Wojewódzka przekazałaby drugi, co by wzmocniłaby komisariat, przekazanie 12 tysięcy zmniejszenie, tylko 12 tysięcy złotych na... Tak, czyli o 3 tysiące mniej. Na 12 tysięcy złotych na zakup samochodu dla tego komisariatu. W pozycji 36 zmniejsza się na Straż Miejską, zakup agregatu prądotwórczego na chodzi o podwórze z 15 tysięcy do 10 tysięcy złotych i tam była jeszcze zakup paliwa i tu nie byłoby dofinansowanie, tu byłoby te 10 tysięcy złotych. Zmierza się również ze Straży Pożarnej 10 tysięcy na 8 tysięcy złotych i rezerwa z 9 tysięcy do 0. Wiem, że w Straży Miejskiej chciałem jeszcze powiedzieć, jestem mówię na spotkanie z panem naczelnikiem Stopą. Szykuje się też reorganizacja w duchu jakby oszczędności i zmniejszenia finansowania. W związku z tym jest możliwe, że tych strażników będzie mniej i że jeszcze będzie chyba w tym roku możliwe, że to może nastąpić. Oby te ograniczenia nie odbiły się negatywnie tutaj na bezpieczeństwie dzielnicy. Tak pokrótce państwu przeczytałem projekt uchwały zarządu. Pojawiły poprawki, ale rozumiem, że poprawki nie wiem, czy odczytać po dyskusji, czy teraz. Od razu. Od razu, tak? Jest poprawka, proszę państwa. Jest poprawka Komisji Edukacji, żeby wykreślić paragrafy pierwsze. Ja może, proszę państwa, te poprawki może skrzeluję. Proszę Państwa, proszę. Nie, w zasadzie zrobimy 5 minut przerwy, pani serwowała te poprawki. I mam prośbę, jakby pani przewodnicząca komisji. Momencik, bo urządzenie nagrywające musimy włączyć. Jest. A ja jeszcze nie odczytałem formalnej sprawy, panie burmistrzu.
chciałbym poprawić, ale jest jedna rzecz. Jest projekt zarządu. Wydaje mi się, że projekt zarządu można uznać za poprawkę, bo od tamtej, która wcześniej była, za najdalej idący. Jeżeli projekt zarządu przejdzie, to te poprawki są bezzasadne. Dziękuję. Rzadko się zdarza, że podpiera pan moje, że tak powiem, wypowiedź. Nie czuję poprawka, nie uchwały. No dokładnie. Proszę Państwa, gdybyśmy nazwali nasz projekt poprawką... Ja doskonale tę poprawkę trzygradnie. Nie, nie, ale bo nie może pan złożyć poprawki zarządu jako poprawki trzygradnie, bo to już nie możemy tego druku odwrócić. Bo jest to uchwała, jest to przyjęte na projekt uchwały. Na tej podstawie obradujemy na dzisiejszej sesji. No natomiast tak naprawdę projekt zarządu to jest element poprawy zmniejszających budżet. Zastanawiam się tych poprawek ten poprawek, proszę. Aby jako radnicem do tych poprawek. Ale żeby można było w ogóle procedować poprawki, to trzeba wprowadzić projekt na radę. I ten projekt jest wprowadzony w formie, możemy to nazwać poprawki zarządu do projektu budżetu, ale jest to projekt uchwały. Także jest to uchwała, no jest to uchwała zmieniająca tamtą uchwałę, zmniejszająca o kwotę 82 tysięcy. Proszę Państwa, czytamy poprawki. Mamy też poprawkę numer 1. To jest poprawka Komisji Edukacji. Wykreślić z paragrafu pierwszego, czyli komunikacji z mieszkańcami, pozycja numer 2, pomoc społeczna, czyli pozycja numer 2 to jest zakupowa pomoc społeczna, dla mieszkańców terenu dzielnicy 13 zmniejsza się kwotę zadania 2.1 zakup opału z kwoty 20 tysięcy do 15. Czyli rozumie, że pozostałaby konsekwencją tej uchwały jest pozostawienie kwoty 20 tysięcy złotych. Tak Pani Przewodnicząca? Nie zmniejsza się. Wykreśla się w paragrafie. Czyli pozostałaby według poprawki Komisji Edukacji wykreśla się paragraf pierwszy propozycji zarządu, projektu zarządu. I zostałoby 20 tysięcy z tym tyle, co było wcześniej. Czyli sobie piszę z boku, że to jest, mamy kartę przystąpić, że to jest 5 tysięcy złotych, które jest jakby na... Ale już to się finansuje, to trzeba to sprawdzić. 5 tysięcy złotych. Ale panie Jacku, no nie są cięcia. Nie cięcia, tylko rezygnacja z PiS-u. Czy nie jest 5 tysięcy? Proszę przeczytać, bo proszę całą poprawkę i wtedy mówi, że się to nie bilansuje. Ja nie powiedziałem, że się bilansuje, tylko na bieżąco czytam. Ale ja mówię pana jest tam. Okej. Proszę Państwa, pani Basiu, wykreślić w paragrafie pierwszym zadanie w pozycji 4, dofinansowanie remontów szkół i przedszkoli, zmniejsza się kwotę z 4.2, remont i modernizacja przedszkola numer 11, zgodnie z projektem kwoty 35 do 30 tysięcy. Czyli wykreśla się to i byłoby tak jak jest, czyli też jest 5+. Czyli na 0. Nie. Pani Basiu, ale zaraz będziemy dyskutować. Plus 5. Wykreślić, czyli nie ma w tej sprawie jakby poprawki zarządu. Następnie, w punkcie trzecim, wykreśla się w paragrafie pierwszym część zadania 30, pozycji 35.1. Miejsce wprowadza się zadanie nowe. Policja, dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu z policji w Krakowie 12 tysięcy złotych. Jeszcze raz, wykreślić w paragrafie 1 część zadania. Zdania, przepraszam. W pozycji 35.1, czyli 35.1, w to miejsce wprowadza się nowe zadanie. W tej części, w to miejsce, po 15 tysiącach, skreślić to.
I konsekwencją, rezygnuje się z zadania. Czyli konsekwencją tego nie ma dofinansowania 12 tysięcy dla samorządu. Rozumiem. Czyli tu jest też dla naszych grup, czyli 12 plus jesteśmy. Dosłownie. Ale proszę Państwa, to pozostaje poprzednie. Ale mogę coś powiedzieć? Dyskusję rozpoczynam, przeczytam, staram się czytać ze zrozumieniem i otwieram za chwileczkę dyskusję. Według mnie jest 22 tysiące na plusie, ale to jest Państwa obliczenia są możliwe. Do dzisiaj. Ale Pani Basiu, no to tym się różnimy, że ja mam jedno. Wykreślić w paragrafie pierwszym zdanie w pozycji, zdanie w pozycji 35 dofinansowanie zakupów paliwowych. 36. Czyli w Straży Miejskiej wykreślamy dofinansowanie paliwa, jeśli by ta poprawka przeszła. Czyli byłoby to dofinansowanie agregatów kontrolnych. I zmienić zapis w uchwale, zmniejsza się kwotę rezerwy z kwoty 9 tysięcy do zera na zapis, zmniejsza się kwotę rezerwy z kwoty 9 tysięcy do kwoty 2 tysiące złotych. Momencik. Dobrze jest, dobrze jest. Dobrze jest. Proszę Państwa, w pierwszej poprawce według projektu zarządu Państwo dokładają 5 tysięcy złotych do MOPS-u, czyli jest minus 5. Następnie w drugiej poprawce dokładają do przedszkola numer 11 też 5 tysięcy złotych, czyli to jest jakby minus 10. A potem ściągają cały samochód z policji 12 tysiącami i zostają 2 tysiące złotych. I te 2 tysiące, czyli poprawka się bilansuje. Dobrze. Otwieram, znaczy nie otwieram. Moment. Następna poprawka. Poprawek jest 4. To jest poprawka Komisji Sportu. Komisja Sportu wnioskuje w punkcie 35.1 o zwiększenie. Zmniejszenie kwoty z 12 tysięcy do 10 tysięcy, to jest, co to jest? To jest policja, samochód policyjny. Kwotę 2 tysiące złotych i w pozycji 30 utrzymanie ognika. Czyli według tej poprawki na samochód policyjny by zostało 10 tysięcy złotych. Przepraszam. 10 tysięcy złotych i 2 tysiące dołożyliśmy do ognika i ognik miałby według tej poprawki 19 tysięcy złotych. No, Panie Przewodniczący, to jest poprawka komisji? Tak, to proszę Pana Przewodniczącego o podpisanie, żeby było w sposób formalny. Jest obecny na sesji. Dobrze. Poprawka numer 3. To jest poprawka numer 2. Druku numer 5. To jest moja, Panie Przewodniczący, to ja ją wycofuję. Pan Adam Rona wycofuje poprawkę. Oddaję. Czyli proszę sobie wyciągnąć, zapiszemy w protokole, Panie Wasiu, że Pan Adam Rona wycofuje swoją poprawkę. W takim układzie zostaje poprawka numer 3. Zmienia się kwotę w pozycji 35.1 na kwotę 0. Pozycja 35.1 to jest poprawka pana Tadeusza Steckiego. 35.1.0, czyli 0. Pozycja 4. Proszę Państwa, czy ja mogę prowadzić sesję? Bardzo proszę o wyciszenie. Moment. Macie to przed sobą. Do kwoty 0. Czyli na policji mamy na razie według tej poprawki 0. Pozycja 4.2 zwiększa się o kwotę 12 tysięcy złotych. Pozycja 4.2. Zadanie. Pozycji 4. Przepraszam. Ja czytam. Proszę Państwa, paragraf 2. Pozycja numer 4.2 zwiększa się o kwotę 12 tysięcy złotych. Pozycja 4.2 to jest remont przedszkola. Czyli remont przedszkola, czyli pieniądze samochodu poszłyby na remont przedszkola. I uzasadnienie w opinii mieszkańców.
mogę kontrolować, w opinii mieszkańców oraz moich wydatkowanych kwoty z pozycji 31-35 nie przyczyniają się żadnym odczuwanym stopniu do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, którzy oczekują patroli pieszych, które w nieporównywalnym większym stopniu zwiększają bezpieczeństwo na danym obszarze i zdecydowanie bardziej poproszą o poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ułatwiają bezpośredni kontakt z patrolującymi bezpieczeństwa. Mieszkańcy natomiast odczuwają potrzeby w zakresie miejsc wypoczynku zawartego w tym również opieki przedszkolowej. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś? Nie ma. Otwieram, proszę Państwa, dyskusję. Kto z Państwa chce się zapisać? Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji. Proszę. Ja myślę, że Komisja Edukacji była pierwszą poprawką, którą dlaczego Komisja podjęła taką, a nie drugą decyzję. Otóż, proszę Państwa, ale Komisja większością głosów, Panie Boże, podjęła swoją decyzję. Ja nie mówię o głosowaniu, bo no przecież to dokładne dane są w protokole zapisane, łącznie z nazwiskami. A dlaczego taka, a nie inna decyzja Komisji? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o policję, a ja nie kwestionuję, że policja jest potrzebna i myślę, że nikt z nas tego nie robi, natomiast policja jest, ma swój resort, który przeznacza na jej działalność w odpowiednim stopniu. Czy one są wystarczające, to już zupełnie inna rzecz. Jeżeli chodzi o przedszkola, są to finansowanie przedszkoli jest zadaniem własnej gminy. Do dnia dzisiejszego w tym roku nie ma takich, nie ma żadnego dofinansowania ze strony państwa na działalność przedszkoli. Mówi się o tym, że może w przyszłym roku, choć ostatnio słyszałam wypowiedź pani minister Szumidas, która powiedziała, że tego w planowanym budżecie na 2013 nie uwzględniono kwoty na finansowanie, dofinansowanie przedszkoli. W związku z tym, jeżeli gmina finansuje, to tylko i wyłącznie, w związku z tym no, nie ma możliwości szukania innych, źródła pieniędzy. Jeżeli chodzi o przedszkole 11, to tam sytuacja wygląda w ten sposób, że ta część, która jest wybudowana, to być może, że na to miasto da pieniądze, żeby to skończyć, doposażyć. Być może, ale ja tego nie wiem. Natomiast ja mówię o tej części, która jest, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. I po pierwsze, kuchnia zakrzywiona, niedostosowana do potrzeb pracowników. Dlatego, że przez 5 ostatnich lat, za każdym razem, kiedy przychodzi pani z sanepidu, tylko i wyłącznie to przedszkole nie została, kuchnia w tym przedszkolu nie została zamknięta, że pani dyrektor cały czas mówi o tym, że jest planowany generalny remont. W związku z tym ta kuchnia ma pozwolenie na wydawanie posiłków dla dzieci. Natomiast w momencie, kiedy ten remont zostaje przeprowadzany, kuchnia dalej jest niedostosowana, ta kuchnia główna nie jest dostosowana do potrzeb praca. Ponadto, jest grzyb. Na salach zajęć jest grzyb. Odpada tynk na salach zajęć w środku. Jest rozmawiał z panią dyrektor na ten temat. I to są informacje nie wyssane z palca, tylko rzeczywiste. Zresztą niektórzy radni tam byli ostatnio i bardzo ubolewali nad losem przedszkola, więc myślę, że teraz zgodnie z tym, co mówi do pani dyrektor, też tak będą głosować. Także proszę Państwa, mamy wybór. Albo dofinansujemy policję, która ma inne źródła dofinansowania, albo jednak zostawimy te pieniążki w przedszkolu, które potrzeby są ogromne. Ja już nie mówię o malowaniu, które w oficjalnej przedszkole wymaga malowania. To już jest jak gdyby można uznać za kosmetykę. Ale grzyb i odpadający tynk jest to zagrożenie bezpieczeństwa dzieci. Więc od Państwa i zdrowie, od Państwa rozwagi i odpowiedzialne sumienia zostawiam tę sprawę. Dziękuję. Ja, jeśli pan przewodniczący komisji pozwoli, ja bym w kwestii tej poprawki do Orlika zabrał głos. Mogę? Jeszcze rozumiem, że no można, ale chciałbym tylko po prostu prosić, żeby no, zostawić te środki w takiej proporcji, jak Komisja Sportu dała, w związku z tym, że no, wdrożenie energia, ten Orlik działa do bardzo późnych godzin. Zresztą przyjeżdżają tam i strażacy, którzy w wolnych chwilach też jest po prostu ogromne zapotrzebowanie. Więc rachunki operatora będą bardzo duże. Więc
prosiłbym, żebyśmy również po prostu zostawili te pieniądze, co prawda pomniejszone, ale nie o 3, ale o tylko o 1000. Dziękuję panu. Ja do tej poprawki, o której pan mówi, ponieważ jest orędownikiem odebrania części środków z policji na Orlik, czy pan radny zna te dwa dokumenty? W jednym z dokumentów, które przyszły od pana dyrektora Kowala do dzielnicy, jest napisana rzecz, że dzielnica nie daje żadnych środków. A jednak nie jest to zgodnie z prawdą, bo daje tylko po pierwsze. Po drugie, jest taki dokument. Ja nie jestem rzecznikiem pana Kowala. Ale nie, ja mówię tylko, także chciałem panu powiedzieć, że dajemy środki, to po pierwsze. Druga sprawa. Na dzień dzisiejszy jest informacja, że ze środków, któreśmy dali w tym roku, jest wykorzystane chyba 23%. I chciałem panu powiedzieć jedną rzecz, no oczywiście, no można robić poprawki, można, że tak powiem, próbować szukać pieniędzy. I jeszcze jest jedna rzecz. I tu jest kupon do pana, między innymi przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, akurat osoba, czyli operator, który się zajmuje, że tak powiem, działaniem tego, między innymi Orlika, pan podjął sprawę, która na dzień dzisiejszy nie została do końca wyjaśniona, czy środki, które do tej pory dzielnica, bo Orlik to mówimy Orlik, ale ten Orlik jest przypisany do jakiegoś operatora, prawda? Operator do Orlika. No to operator. No w związku z powyższym, czy tam jest wszystko w porządku? I to panie przewodniczący, mam, korzystając z tego, że są państwo z fundacji, ja państwu przekażę materiały, żebyście państwo zobaczyli, jak idą pieniądze do tych, którzy zarządzają tym Orlikiem. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. No, jestem zdumiony, ale ponieważ pan Zbycki jest pierwszą kadencję radny, szanowni państwo, no nie ma nic gorszego. Członek Komisji Praworządności, który się zapisał do tej komisji dobrowolnie, był tylko raz od początku kadencji. A może dwa? To sprawdza, ale w kamerze noworycznie pana nie ma i chodzi i robi pan to, co pan... Ja nie wie pan w tym momencie... Chciałem powiedzieć, proszę pana, już pan próbuje dochodzić, to bo mnie pokoju stale źle, ale ja pana... Dla mnie, proszę pana, dla pana poprawka świadczy o tym, że pan nawet nie wie, po co jest komisja praworządności. Na tym bym skończył, bez względu na to, co, bo to, co państwo zrobicie, to jest przecież w demokracji ten. Jest jeszcze jedna rzecz. Najważniejsza poprawka. Komisja Edukacji. Pani przewodnicząca, już pani dobrze wie, chyba, że nie mam skierowcy, że właściwie te poprawki, które komisja przyjęła, to zgłosił radny z komisji. Jest ciekawa rzecz. Po pierwsze, nie próbowała pani, komisja sama, bo wie pani, ja akurat głosowałem przeciwko, znaleźć oszczędności z zadanek z komisji, bo są też jeszcze inne zadania, wie pani, nie trzeba nagród dla dzieci kupować drogi i innych rzeczy. Tam pani nie widziała oszczędności, ale, że tak powiem, wziąć, odebrać środki na policję, to jest bardzo łatwo. Jeszcze jest jedna rzecz. Nie? Skoro już ci się państwo za to wzięli, to powiem państwu jedną rzecz. Jest mi niezmiernie przykro. Każdy ma swoje zdanie na temat policji, straży i tak dalej. I ja to rozumiem. Tylko jest jedna bardzo ważna rzecz. Szanowni państwo, myśmy podjęli uchwałę, że dajemy środki. W międzyczasie do Rady Dzielnicy, jak również do komendanta policji, przyszło pismo mówiące o tym, że w ramach oszczędności i rzeczy policja nie może robić pewnych rzeczy. W związku z powyższym komendant miał nie tyle obiecane, tylko ja mówię tak, panie komendancie, nie, to jest ważne, musicie państwo tu mówić, panie komendancie, nie tylko nasza dzielnica dostała taką informację, tylko inne również. Dobrze by było, jeżeli panu nie wolno kupować komputerów i materiałów, któreśmy wymienili w uchwale, żeby pan poszedł do szefa sztabu kryzysowego i dowiedział się, co pan ewentualnie może
kupić, że będzie, nie będzie odrzucony przed sztab kryzysowy. I rzeczywiście komendant poszedł i okazało się, że z własnych środków policji może kupić jakieś komputery, jakieś rzeczy. Ani może, ani nie okupować samochód. Skoro sztab kryzysowy, czyli szef, dyrektor, mówi, że te dzielnice mogą kupić samochód, więc zrobili tą zamianę, że skoro sztab kryzysowy kwestionuje zakup tamtych rzeczy, a samochodu nie, więc komendant doszedł do wniosku, że jest szansa, że środki nie będzie miał nie tylko z naszej dzielnicy, ale jak mówię, z innych niepomniejszonych w ten sposób, że pozamienia zadania, że z pieniędzy swoich resortowych, jak to ładnie pani powiedziała, kupi to, co nie może mu miasto kupić, a z kolei to, co po prostu może sztab kryzysowy nie będzie kwestionował, no kupi dzielnicy. I teraz powiem pani jedną rzecz. Problem jest taki, że rzeczywiście dzielnica 8, dzielnica 9 daje 12 tysięcy. 8 daje 12, 9 daje 12. Nie wiem, jak ona zrobić. I przy tej poprawce zarządu, gdzie jest 12 na samochód, jest ta 1/3 z dzielnicy 13. Więc chciałem państwu powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli rzeczywiście, bo to od rady zależy, odbierzemy te pieniądze, no to rada dzielnicy już 8 i 9 nie musi dawać pieniędzy, bo samochodu nie kupią. Krótko i na temat. Także powiem państwu, ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, pani przewodnicząca, chodzę po placówkach, naprawdę chodzę i wydaje mi się, wie pani, że nie jest tak do końca, że nie zależy mi na tym, ale poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy, bo przecież wszyscy państwo, jak przychodzą do wybory, piszecie poprawa bezpieczeństwa, poprawa tego, poprawa tego. A teraz już, jak jest po wyborach, no to ciąć policję, prawda? No to idźcie, szanowni państwo. Może ja jeszcze chciałem... A do pana przewodniczącego, pana Magdalena. A do tak, pani Jacek. Ja też Proszę bardzo, panie prezydencie. Panie Borku, będzie zaraz przerwa, jak będą emocje, obchodzimy. Nie, nie, tak, nie, 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 czy trzeba zrobić przerwę? Nie. To proszę bardzo, pani Krystyna Kluczyk. Ja powiem. Proszę pana, panie powiedzmy, poprawkę złożył pan Jacek Bednarz, który jest pełnoprawny, tak jak pan, ja członkiem komisji. To jest nas. I ma do tego prawo. Po drugie. A pytanie z moje, pan powiedział, dlaczego nie szukam jako przewodnicząca innej oszczędności. Proszę państwa, na posiedzeniu komisji uczestniczyło, w czasie podczas tych obrad było 9 osób. Pytanie z mojej strony było, czy są inne propozycje? Pan zgłosił inną propozycję. Nie odważyłbym się szukać po innych komisjach, tylko bym szukał u siebie. Poproszę nie na tym kończy dyskusję. Ale nie wiem, że ja chcę panu odpowiedzieć, ale... Ja bym nie chciał nowej zasady na polku. Znajdźcie pana dalszego możliwość, bo teraz wystąpi krócej. Proszę bardzo. Więc to jest jak gdyby druga rzecz. Każdy miał prawo zgłosić inne pomysły na to, żeby znaleźć pieniądze, które można przekazać na szkole. A po trzecie, ani w jednym moim słowie nie padło takie sformułowanie, które by uzasadniało, że komisja jest niepotrzebna. Ja tego nie powiedziałam. Ja powiedziałam, że również jest potrzebna, ale mając na uwadze te dwie rzeczy, państwo dokonacie wyboru. Co jest bardziej potrzebne? Tyle. Dziękuję. Znaczy tak, ja chciałem odnieść do tego, co powiedział pan, bo ja doskonale wiem, czym się zajmuje komisja, uważam, że ja panu przerwałem, uczestniczyłem w niej, chciałem powiedzieć, że ta komisja działała jeszcze zanim padł pan przewodniczący, proszę sobie sprawdzić protokoły, ile razy tam byłem, a w ogóle ja bym proponował jednak odnosić się merytorycznie do tematu, a nie używać argumentów ad personam pod tytułem, czy ja w ogóle wiem, co tam się dzieje, że nie bywam, co nie jest zgodne z prawdą. Ja po prostu uważam, że podobnie jak tutaj pani Krystyna, nie umieszcza pan policji, natomiast ja uważam, że
wydatkowanie tych pieniędzy nie podniesie bezpieczeństwa. Nie jestem przeciwko podnoszeniu bezpieczeństwa, nie jestem przeciwko zabieraniu się w policji, natomiast uważam, że takie wydatkowanie pieniędzy nie przyłoży się w żaden sposób na poziom bezpieczeństwa mieszkańców, ale czy ja pan... Proszę, ja odbieram panu głos, bo proszę państwa, albo pan Różbanasz wygłasza na dzisiaj to rozpoczyna pan dyskusję, albo tylko sprostowanie. Sprostowanie to jest krótka informacja i idziemy dalej, proszę państwa. Będzie pan zgłosić się panu głosu, udzielę panu głosu. Jacek. Po pierwsze, panie przewodniczący, skoro pan tak stosuje takie zasady dla pana Sterskiego, proponowałbym, żeby również dla pana Markiewicza stosować takie same zasady. To po pierwsze. A nie zgłosiła głosu. Nie rozumiem. Po druga sprawa. Ponieważ dochodzą mnie tutaj głosy, że Komisja Edukacji złożyła poprawkę, zresztą na mój wniosek, to była moja poprawka, przeprowadzona przez Komisję Edukacji, to chciałem wszystkim panu powiedzieć, pani Belu, mówię do pani, bo słyszę to od pani już po raz któryś z kolei, jeżeli przychodzi projekt zarządu, to komisja ma prawo złożyć do tego projektu poprawkę do całego projektu, a nie to, czy to jest w tej komisji, czy to jest w tej komisji. A jeżeli się mylę, to proszę mi pokazać, gdzie w statucie jest ograniczenie, że dana komisja ma się ograniczać tylko i wyłącznie do zadań jakby z jej zakresu. To jest jakby jedna kwestia wyjaśniająca. Druga kwestia, to proszę państwa, chciałem państwu powiedzieć, proszę sobie zobaczyć do statutu, że Rada jest najwyższym organem w dzielnicy. A merytorycznie proszę państwa do tego. Ja chciałbym się dowiedzieć tak. Po pierwsze, co to jest za agregat, jeżeli chodzi o agregat do Straży Miejskiej za 10 tysięcy złotych? To jest moje pierwsze pytanie. Co to będzie za agregat za 10 tysięcy złotych? Drugie moje pytanie jest tak. Pan przewodniczący, referując tutaj ten projekt zarządu, chciałbym powiedzieć, że konsultowaliście państwo m.in. z MOPS-em kwestię obniżenia środków na zadania związane z MOPS-em. Kto konsultował kwestię tych z MOPS-em? Pani Nowak ma bliższej konsultacji niż my, ale konsultował. Ale pytam się, kto personalnie z Rady, z Rady konsultował z MOPS-em obniżenie tego opału? Natomiast, proszę państwa, i to są dwie pytania, które chciałbym usłyszeć odpowiedź. Natomiast, proszę państwa, tak, my już w tym roku, udając pod priorytetów ten opał, zmniejszyliśmy go o 5 tysięcy złotych. W tej chwili go zmniejszamy o następne 5 tysięcy złotych. Wprowadzamy, proszę państwa, nowe zadanie, bo tak, jeżeli chodzi o policję, to wprowadzamy nowe zadanie zakup radiowozu. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy mówimy wszyscy o tym, że mamy kryzys, że nie mamy pieniędzy, wprowadzanie nowego zadania no nie jest najważniejszą, moim zdaniem, dla nas chyba w tej chwili istotną rzeczą. Ja nie będę się dużo odnosił, bo odcinamy, że państwo proponujecie odcięcie tych 5 tysięcy dla przedszkola 11, bo ani to 5 tysięcy nie uratuje, ani nie pomniejszy, natomiast chodzi o pewne zasady. Ja już po raz kolejny słyszę z ust pana obecnego przewodniczącego Komisji Praworządności takie stwierdzenie i stawianie nas przez policję pod ścianą, że my musimy, bo ktoś komuś obiecał, czyli chodzi o policję, ten samochód, i musimy dać, bo inni też dają, to musimy się wywiązać. Takie rzeczy już miały miejsce i była sytuacja taka, że pod takim przymusem, czy pod takimi argumentami i pod takimi argumentami przeznaczaliśmy pieniądze na radiowóz, a policja oczywiście wtedy powiedziała, że to będzie ostatni samochód, do jakiego dzielnica się musi dołożyć, czy powinna dołożyć. Wydaje mi się, proszę państwa, że poprawka, która jest złożona przez Komisję Edukacji, a której w dużej mierze jestem autorem, jest zasadna i również w kierunku poprawki Komisji Sportu. Natomiast chciałbym usłyszeć, tak jak prosiłem na początku, o sprecyzowanie, co to jest za agregat za 10 tysięcy złotych i kto rozmawiał z MOPS-em o obniżeniu tego, że po prostu MOPS nie potrzebuje tych pieniędzy.
Bo ja rozumiem, proszę Państwa. W sumie się cieszę. Rozumiemy. Ale Panie Przewodniczący, czy ja Pan rozumie, że traktuję wszystkich różno? Bo ja rozumiem, proszę Państwa, że dużo osób, które potrzebowały pomocy z mocy, już się wyprowadziły z naszej dzielnicy. I nie potrzebują tej pomocy. I cieszę się, że osób, które potrzebują coraz mniej tej pomocy, jest mniej. Bo kiedyś dawaliśmy na MOPS prawie 60 tysięcy złotych. I było rwanie tutaj szat, że trzeba, że należy. Była również Panie Przewodniczący, zawsze Pan powtarzał, że na MOPS dajemy za dużo. No to konsekwencja powinna również Pana się być w momencie, kiedy mówimy o policji. Bo Pan podnosił, że nie należy dawać policji, bo jest finansowo na straży. Już proszę mi mówić za mnie, ja jestem w stanie za siebie powiedzieć. Prosiłbym o odpowiedź, na dwa pytania i przekażę głos, tutaj kolega się zgłaszał. To jest Tomek, następnie Paniacka. Proszę Państwa, odnośnie agregatu. Chciałem przypomnieć, rozumiem, że kolega był obecny na sesji w tamtym roku, kiedy podejmowali tę uchwałę. I ta uchwała nie jest świeżą nową, że zarząd wymyślił agregat dwa tygodnie temu, tylko ten agregat już na tym roku. Okej, ja tylko pytam, i ten agregat, no wiadomo, że to jest agregat prądotwórczy. I mówię, omawiana była sprawa, że w sytuacji zalifu napięcia, które się zdarza w tamtym rejonie, nie ma łączności radiowej i nie działa, praktycznie nie działa cały posterunek straży miejskiej. I zwrócił się pan naczelnik i był na komisji, i w rozmowach zwrócił się do wszystkich dzielnic, bo to nie jest tylko na wszystkich, do dwóch dzielnic, które obsługuje, o pomoc w zakupie agregatu, dlatego że mieli kilkakrotne awarie instalacji, gdzie nie był brak łączności i funkcjonowania, możliwości funkcjonowania postępów. I ta sprawa była omawiana na jesieni, wtedy, kiedy omawialiśmy, i to zadanie jest na poprzedniego roku. Także mogę tylko przypomnieć. Nic więcej, nic nowego było. Rozumiem, że kupujemy duży agregat łącznie z dzielnicą bodajże dziewiątą, która też się wydaje, korzysta z kwotą 10 tysięcy złotych. Takie były ustalenia. Proszę Państwa, czy miało być hasło plus paliwo, ale paliwo rozumiem, że coś coraz mniej zmniejszamy kwoty. Nie wiem, jak wychodzi z paliwa. Uznanie za priorytet agregat prądotwórczy, który automatycznie się włącza w sytuacji zaniku napięcia. To jest takim automatem. Niemniej tutaj są już wielu przesłanek. Czy wyjaśnimy to? Panie Przewodniczący, oczywiście. Inna sprawa była wyjaśniana wcześniej. Otóż co do MOPS, proszę Państwa. No nie można mnie zarzucić braku konsekwencji, proszę Państwa. Od kilku kadencji, proszę Państwa, przekonuję Państwa, że dofinansowanie węgla, którego notabene największym zwolennikiem była akurat osoba, która w tej sprawie, zamieniliście się panowie trochę rolami. Pan Jacek jest za węglem, a pan Bolek jakby się cicho, a wtedy zawsze pan Bolek się wyprowadziło, jak ma potrzeby już tej pomocy. Proszę Państwa, skala potrzeby jest mniejsza. Kontakty, które mamy z MOPS-em i przez członków Komisji Mieszkaniowo-Socjalnej, od Janusza począwszy, poprzez koleżankę przewodniczącą, Krysię, jest informacja następująca. I nawet ostatni, który rozpatrywaliśmy, gdzie wyszło, nie wiedzieliśmy skąd się wzięła, że jak ktoś ma 250% skąd? No, skoro ktoś ma 250% przekroczoną, to tak na pierwszy rzut jak się patrzy, jeszcze przyznajemy mu węgiel. To nie jest 250. Ale chciałem to od razu powiedzieć, ale tak jest napisane. Od kwoty 400, co oznacza, że normalnie dostaje ktoś przydział węgla przy 200%, tam przy 240. 220% dostaje przydział węgla. Za podstawę plus 477 zł. I wtedy dostaje. Mamy również sygnały, że ten węgiel, proszę Państwa, przez część osób jest po prostu najzwyczajniej sprzedawany. Zmniejsza się ilość, proszę Państwa, i to jest jako informacja obligatoryjna. Również informacja jest taka, że z podgórskich dzielnic dajemy tylko my na to zadanie. Żadna inna dzielnica nie daje na dofinansowanie węgla. W związku z tym uznaliśmy w zarządzie i zaproponując cięcia, że w sytuacji jakby ograniczeń ta rezerwa, żeby ten program był kontynuowany, robimy go w mniejszej skali, ale do osób najbardziej potrzebujących.
I proszę zauważyć, ile osób w tamtym roku było sprawozdanych, korzystało z tego chyba kilkadziesiąt osób. Bo to jest skala w zależności ile tego węgla jest. W związku z tym, proszę Państwa, jeśli mówimy o zadaniach, które do nas należą, to zadanie nie należy do nas. Bo zatem, no bo to nie jest zadanie, znaczy możemy to robić, proszę, jest to fakultatywne zadanie, nie obligatoryjne. I owszem, możemy dostrzegając sprawę kontynuować. Ja osobiście uważam, że MOPS ma na tyle dużo środków i na tyle jest zorganizowany, że jest w stanie też kwestia tylko dotarcia właściwych do pomocy tym, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują, a nie kwestia jakby samej pomocy. Bo na to środki są. Problem jest z znalezieniem tych, którzy sobie nie mogą pomóc. Zadania tej zadań. Pani przewodnicząca, proszę. I po prostu ustaliliśmy 220% będzie przyjemne siły, jako obligatoryjne, żeby objęli wyższym progiem niż wspólnie z MOPS-em ustaliliśmy, że w tych widełkach dalej w naszej puli. Natomiast pojawienie się czwartego wniosku, który nie spełnia tych warunków, świadczy o tym, no, że po prostu chyba w tej grupie proszę Państwa, powiem tak, MOPS wydaje mniejsze. Uznaliśmy na spotkaniu komisji spisane to tak, że pieniądze, które w poprzednich latach wydawane były do 220 tych najniższych tych środków, idzie jakby moc automatu, nie pyta się. Teraz się, proszę Państwa, pojawiają zapytania do dzielnicy 260-270%, czyli przekraczamy tą granicę, którą już ustaliliśmy w latach poprzednich. Oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko że ilość osób korzystających z węgla się zmniejsza. Czy ta informacja jest satysfakcjonująca? Rozumiem. Czy Panie Przewodniczący, ja cieszę się, że ta dyskusja się odbyła i mam nadzieję, że osoby, które po ostatniej uchwale odnośnie zadań priorytetowych, że tak powiem, kontaktowały się również z MOPS i donosiły, że to ja stałem za tym, żeby obniżyć pieniądze na MOPS i na węgiel, myślę, że teraz również pójdą i stworzą stosowne oświadczenie. Natomiast oczywiście mnie to do końca nie przekonuje, ponieważ proszę Państwa, widełki 220, 240, jak Państwo mówią, to są tylko procenty. Natomiast myślę, że część z Państwa mają węgle, no może inni mają centralne ogrzewanie, może mają gaz. Ja myślę, że macie Państwo świadomość również tego, że ten węgiel decyzyjnie rośnie. Ja generalnie, proszę Państwa, uważam i cieszę się z tego, że my musimy, czy nie musimy, jak Pan Przewodniczący powiedział, nie musimy dawać na moc. I dajemy coraz mniej i mam nadzieję, że MOPS też będzie dawał coraz mniej. Natomiast jeszcze raz powtórzę. Według mnie, biorąc pod uwagę, że z czegoś musimy zrezygnować, ja jestem za tym, żebyśmy zrezygnowali z zakupu samochodu, na który możemy dać, ale nie musimy dać. Okej, ale rozumiem, to było tylko odpoczyn, bo tutaj włożył na kolega komisja, a potem kolega, jak tam właśnie to na razie dorzucić. Panie Przewodniczący Komisji Edukacji oczywiście w swojej wypowiedzi rzeczywiście zgłosiła moje sumienie. Mówiła moje sumienie, że pani żebyśmy tutaj bardzo się zastanowili nad tymi i zrozumienie nasze samochody, czy policja ma mieć samochód, a czy mamy sfinansować przeszkodę. Natomiast moje sumienie, przypominam tak, to było przedmiotem pierwszej dyskusji nad zadaniami i uchwaleniem tych zadań. Było wskazanie na to, że 11 tysięcy złotych, tak, to będzie tylko i wyłącznie na dane nagrody dla dzieci w różnych konkursach. Bardziej potrzebnych, może mniej potrzebnych, nikt na tym się jeszcze do końca tak nie pochylił, na ile te potrzeby rzeczywiście są,
być może, że Komisja Edukacji powinna się nad tym mocniej powiedzieć. Te 11 tysięcy złotych to jest tyle samo, co na samochód. Ja nie wprowadzałem żadnych poprawek na zadanie, uważając, że dobrze, jeśli tam został taki, a nie inny wprowadzony, to zostawmy. Nie jest to uwagi. Natomiast mówienie, że po pierwsze samochód jest po zadaniu jest nowym zadaniem, to nie jest nowe zadanie. Tylko to jest zamiana zadania, które było zaskoczone i które niestety nie możemy zrealizować. To nie jest zadanie, tylko zmiana zadania. Możemy sobie nazywać jak chcemy. Ja natomiast mówię to, co powiedział pan Wawrzyniec, że te środki nie mogliśmy wydatkować na zakup komputerów z papieru. W związku z tym te środki zostały przeznaczone na zakup samochodu. I jeszcze chciałbym państwu zwrócić uwagę, że mimo wszystko, żeśmy się pochylili, zwróciliśmy się na to, że te środki zostały pomniejszone z 15 tysięcy do 13. Czyli ponieważ, żeby zbilansować z pozostałymi dziennikami. To nie jest tak, że myśmy sobie cokolwiek wymyślili. W związku z tym bardzo bym prosił. Oczywiście, jak ja już przewodniczący powiedział, że możemy wszystko zrobić. Natomiast proszę również się zastanowić nad tym, czy takie zamiany i brak realizacji tego zadania, no z argumentacją, że nie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa. Proszę Państwa, ja bym chciał, żeby te pieniądze, jeśli miałyby być przeznaczone na zwiększenie ilości etatów, czyli tak jak pan Tadeusz Styrski w swojej argumentacji wnioskuje, żeby było więcej, że tak powiem, patroli, tylko że nie ma obszaru osobowych. I muszą się przemieszczać z miejsca na miejsce, bo jest za mało policji. W związku z tym to nie jest to jest właśnie zwiększenie bezpieczeństwa, ale to jest kwestia, to dyskutujemy na ten temat. Na komisji no, nie było pana na tym poziomie. Szkoda, na innych pan był, na tych pan nie wiem. Na pewno wrócimy do wolnych wniosków do tego serdecznie. Pierwsze, co chciałem zaznaczyć, to wywołany tutaj przez pana Machciewicza, jeżeli chodzi o przewodniczący komisji rewizyjnej, tylko żeby wyjaśnić, że pan powołał się też na to, że będziemy oglądani. Jest, że komisja rewizyjna to chyba tu nie należało, czyli przeprowadziła kontrolę, przygotowała uchwałę. Nie mieli takiego żadnego obowiązku, a komisja nie ma powyższe narzędzi, ani nie jest ciałem śledczym, a wiemy, że pan zawiadomił odpowiednie organa. Nie, tylko że jeżeli już odpowiednie organa, które ścigają za różne rzeczy, które w kodeksie karnym są i tak dalej, i w innych przepisach, no to naprawdę komisja śledcza, komisja rewizyjna z takim zakresem możliwości, jaki ma, to nie ma co szukać. Pan o tym wiemy, o tym dobrze wiemy, więc nie ma sensu wywoływać tej sprawy jeszcze tutaj. Druga sprawa. Mam troszeczkę tak wrotkę w sprawie tej poprawki Komisji Edukacji. Z jednej strony uważam, że tak jak pani Krzysia tutaj powiedziała, że to dyrektor z infrastruktury jest odpowiedni dyrektor, bo jak się radzę, odpowiedzialny za służby zespołowe. RMWiA właśnie i do niego powinno należeć takie zadanie jak doposażenie policji. Niestety wiem, że ostatnio to nie wygląda fajnie, bo były to chyba nic, prawda, że policjanci w jakich warunkach pracują w ogóle z tych warunkom, godnych warunkom. Natomiast z drugiej strony patrzę na jeżeli chodzi o samochody, to wydaje się jedyna kwestia, której policji nie brakuje. Z drugiej strony, poprawka edukacji w pierwszym punkcie, czyli wyłożenie 5 tysięcy złotych za moc. Ja się cieszyłem, że tutaj zarząd chciał 5 tysięcy. Dlaczego się cieszyłem? Dlatego, że myśmy jako komisja rewizyjna wnioskowali, znaczy to była taka sugestia z naszej strony do zarządu, aby zrezygnować w ogóle z dopłat do opału węglowego. Tylko pójść bardziej w kierunku jakiegoś dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania, czyli nawet rocznie jeden czy dwa, dwie kamienice, nie wiem jakie są koszty, czy wiadomo, że mamy wszystko zbadać, żeby zmienić sposób ogrzewania, to zrobić łącznie do
pierwsze, żeby w przyszłości odnieśli rachunki dla pilotów. Po drugie, no, nasze środowisko tutaj krakowskie, środowisko naturalne by stało, no, mówimy, że największym problemem właśnie dają życzenia środowiska, zwłaszcza po zimowym dzisiaj. Nie, nie tyle, no. Dalej myślę, co zrobić tą poprawką. Będę myśleć, że to będzie się na rynku. Dziękujemy. Tak, a mogę jeszcze? Tak, to jak pan chce, proszę, mógł głos, tak, o ten pan. Ja pan, panie, zrezygnuję pan, bo pan cały czas chce widzę ze zdania. Ale jak się zgłosił pole, tak? Ja widziałem pana, widzę pan o tym. Dobrze, okej, bo później pani powie, że nie mam głosu. Znaczy tak, do tego jest, co powiedział pan Tomasz Kołomiński, no wiele jest. Jednego powodu się nie do mogę zgodzić, ponieważ mówimy o przekazie policji o straży. No wydaje mi się, że samochodami jeżdżą też policjanci, a nie wiadomo co. Ja uważam, że ci sami policjanci, którzy jeżdżą na patrolach samochodem, mogą wykonywać te patrole pierwsze. Jest kwestia tylko innego działania policji, ale to jest kwestia, która się co jakiś czas pojawia. No i to jest jedno. Natomiast co do tutaj zabijania głosów. Ja bym prosił też, żeby jednak trzeba wszystkich równo. Jeżeli mi się przerwa głos, to na podstawie na przykład zbyt długiej wypowiedzi, ale to były znacznie dłuższe wypowiedzi, no i zastanawiam się, że pan ją dokładnie nie czuł. Nie czuła pan dokładnie? Natomiast gdyby pan formułował odpowiedź, to by zagotowałem. Pan poprosił pan głosu. Pan raz głosu mówił, proszę pana, mówi pan, nie był dopuszczony do głosu wtedy. Tyle dobrze, ale głosu. Pan robił odpowiedź w stosunku do pana Wolka, to jest krótka wypowiedź tego sprostowania. Jakby pan chciał znać, co znaczy to słowo. W związku z tym prostuje pan wypowiedź, którą mówił pan Wolek i potem jest normalnie głos dyskusji i czeka pan na udzielenie głosu. A to nie jest głos dyskusji, proszę pana. Teraz ma pan głos, proszę się powiedzieć. Na temat dyrektorów. Jak nie będzie merytorycznie przerywami, daj następnemu takiego uprawnienia w poważnym sobie. Bo do 12 mamy, do 9, tak jak obiecaliśmy, nie przedłużamy. Proszę bardzo, pana Narodu. Ja chciałbym tylko zauważyć, tutaj co to wypowiedzi pana Kołomieckiego, jako bardzo duże dajemy za dużo na zdrowie dla dzieci. Ja uważam, że jeśli będziemy mieli dobrze wychowane dzieci, to nie będziemy potrzebowali na policję tyle pieniędzy. Więc taki argument jest po prostu żadny na mnie. Każdemu wypowiedzi nas. Czyli już panie Magda? Dziękuję. Druga wypowiedź pani Jasku. I pani. Panie Jasku, ja myślę tak, że no niestety nie da się przeprowadzić tego prawa, o którym pan mówi, bo osoby, które pewnie zostają w tym najmniej wypowcu, są rozsiane w poszczególnych mieszkaniach na terenie całej dzielnicy, a przypuszczam, że w większości wypadków na terenie Chorego Podwórza. Pocieszające w jakiś sposób, w cudzysłowie może jest to, że ten problem, jak to powiedziałem, te osoby będzie ich coraz mniej, raz ze względów biologicznych, raz ze względów też tego, że mamy drogie i wyprowadzane są jakby poza ten teren. Nowe osoby z miasta już nie dostają w ścisłym centrum, czy w tych bardziej lukratywnych miejscach, tak jak stare podwórze, nie dostają z lokali. W każdym razie myślę, że będzie coraz mniej. Natomiast Tomku, jeżeli chodzi o te twoje bolączki, jeżeli chodzi o tą edukację i te nagrody. Nie bardzo rozumiem, panie głosu, dlaczego pan to tak uśmiechał się i cieszał się. Mogę skończyć? Nie. Nie mogę. Prosiłbym o nagrody. Imprezy było tak. Zawsze jest problem, zawsze było podnoszone to, że jest na rozkusz, na tak zwany rozkusz i jest dużo pieniędzy. Chciałbym, żeby osoby, które mówią, że działają konsekwentnie do tej sprawy podeszły i przygotowując projekt uchwały, po prostu tego rozkuszu nie było. Jestem za. Chciałbym tego doczekać. Między innymi w tamtym roku poprawką pana Wolka wprowadzono nowe zadania i przeznaczono środki dla wszystkich przedszkoli, dodatkowe środki. I Rada to zaakceptowała. W tym roku to powieliła. I pomysł na to tego był pan Wolek Maciejewicz. Więc pan Wolek jest za i przeciw, w zależności jak ten.
Chodzi mi o to, żeby była konsekwencja. I o to tu proponuję. Pani Barbara, pan chce projekt uchwały zarządu. Projekt uchwały zarządu. Panie radny, rzeczywiście, bo wtedy akurat na tamte czasy można było coś wprowadzić takiego, bo w jednych przedszkolach były pikniki, w jednych nie było, a tak to przynajmniej był przy nich. Nie było. Proszę pana, ja nic nie będę prosił, mam do pana tylko taką prośbę. Ja rozumiem, że pan coraz lepiej się wypowiada, no miał pan staż, kilka tygodni. W każdym razie rozmierzę. A jeszcze rozumiem, że pan słucha wypowiedzi, a to właściwie widzę, no właściwie widzę. Pan nie wypowiedzi. Ja nie bardzo pana proszę, nie pan nie słucha. Panie Boże, godne to jest zadanie sprostowania. Bardzo pana proszę. To było miało być sprostowanie. Już sprostował pan, panie Marzeń. Proszę państwa, ja właśnie chciałam poruszyć kwestię tych nagród dla przedszkoli. Bo to właściwie zaczęliśmy od młodych, a to jest w ogóle zadanie po raz pierwszy wprowadzone. To daje kwotę 4000 zł. Nikt nie jest w znaczy działalności dzielnicy nie przyznawano się nagród po 500 zł, bo to jest nie wiadomo, co to za kwota, na co to ma być. Jak rodzice dla maluchów robią, ja nie nazywam, to jedna matka upiecze kawałek ciasta, druga zresztą zrobi, przyniesie i już jest, nie potrzeba 500 zł. A to właśnie, to właśnie te pieniądze dają. I to daje kwotę w sumie 4000. Uważam, że śmiało można by to skreślić. I powinni przeznaczyć rzeczywiście na samochody dla kobiet. Tak samo, przepraszam, na nagrody we wszystkich szkołach. Uważam, że też powinni z powodu rozmaitych konkursów. Uważam, że to też powinno być przeanalizowane. Proszę państwa, ja policzyłam w zeszłej kadencji właśnie ile pieniędzy procentowo idzie na te sprawy tak zwane kulturalne. Ogromny procent. Do 70%, że tak powiem, kwoty zadań priorytetowych. Tak było tak. Naprawdę. Ja kiedyś słyszałam przez przypadek, była komisja dziedzictwa i pani Iwona rekonowała ogromne billboardy, były w kościele rozwieszone i teraz należy przenieść wystawę do Domu Kultury i pani tam. Melania powiedziała, że te plansze się nie zmieszczą w ich domu Missouri, wobec tego trzeba pomniejszyć i kwotę 3,5 tysiąca się na to przeznacza. Uważam, że to jest niegospodarne, bo ktoś, kto przewiduje wystawę, to powinien taki, że nie brać pod uwagę. I bezboleśnie 3,5 tysiąca zostało przyznane. I nie to oburza, bo po prostu tutaj odcinamy na jakby nie było zadania inwestycyjnych właśnie takie kwoty, tu 305 tutaj, a jak chodzi o te sprawy kulturalne, to lekką się rozdyskowali. Nie ma tego typu sformułować. Nie wiem, czy ja się pomyliłam, czy nie. Organizacja konkursów zapewnia spędzenie
czasu przez dzieci i młodzież w sposób właściwy. A nie siedzenie na stacjach sądowych, nie siedzenie przy komputerze, które zaraz Państwo wszyscy wiemy. Tak, oczywiście, możemy zorganizować konkursy, wracać dzieciom tylko z domu i uczyć krzepa. Ale czy uczyć większe krzepa? Natomiast czy będąc dzieci chciałbym brać udział w młodzieżnych konkursach, to już jest inna rzecz. Wydaje mi się, że nie. To na taką ilość dzieci, ja chętnie policzę, ile dzieci bierze udział, dzisiaj nie mam takich wiedzy, ale mogę to policzyć, ile dzieci wzięło udział w tych różnych koncertach. Jaka to jest skala? I czy rzeczywiście, jeżeli podzielimy tą kwotę, ile to było? Podzielimy przez ilość dzieci biorących udział w konkursie, czy będzie to Państwa tak bardzo szybko? Proszę bardzo, ja nie kwestionuję, że trzeba, powiedzmy, dawać nagrody, ale dlaczego szkoły nie ubiegają się o sponsorów? Tylko, powiedzmy, daje się to dzielnicy. Przecież jak dana szkoła może zaangażować rodziców, są rodzice zamożni, prowadzący firmy i tak dalej, i jeszcze mogą odpisać odpodawcy i Można. Proszę Panią, można dawać, szukać sponsorów. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, zamykam tą dyskusję. Ja powiem tylko tyle, bo wnioskodawcą tego projektu jest zarząd, jako przedstawiciel wnioskodawcy. Chciałem tylko powiedzieć, że zaproponowaliśmy, proszę Państwa, zmianę 14 punktów. Można sobie wcześniej to uchwały. Tak naprawdę, proszę Państwa, pewne emocje budzi jeden punkt, to znaczy samochód policyjny. No i nie utożsamiam tego, czy ktoś lubi Pana Wolka, czy nie, bo to jest pojęcie względne. Natomiast nawzajem na siebie możemy, na pewno musimy się szanować. I to, że czy ktoś chce, może niewłaściwie, że Pan Wolek jednak chodzi na tym zadaniu, bo wtedy żeby żadne zadanie, proszę Państwa, nie zostało, nie przepadło, żeby każde zadanie mogło być zrealizowane. I zarzut odnośnie zmniejszenia w MOPS-ie uważam, że nie do końca zasadne, bo te środki po prostu ci, którzy najbardziej potrzebujący widzą. Ilość potrzebujących się zmniejszyła w sposób, który wydaje się troszeczkę anachroniczny, ale jest to, ale konsekwentnie zmniejszamy to przez jakiś czas. Jeśli chodzi o przedszkole numer 11. Otóż ja się bardzo cieszę, że w tej dzielnicy przebywa osób zaangażowanych w przedszkole 11. Nawet tych, którzy wcześniej byli mniej zaangażowani w to przedszkole. Ja się bardzo cieszę. Niemniej jednak chciałem powiedzieć, że tak naprawdę nie mamy sprecyzowane, na co chcemy dać te pieniądze. Oprócz tego, że wiemy, że przedszkole jest potrzebne. Wiemy dobrze, że to przedszkole ratuje nie kwota 30 tysięcy, może 300, może 150 i ze środków, które będziemy prawdopodobnie przydzielać na remonty szkół i przedszkoli, prawdopodobnie ta kwota będzie musiała być zdecydowanie większa, bo przecież widać, że ostatni raz nie dawaliśmy. Kwota była z poprawki, można powiedzieć, w ostatniej chwili nieprecyzowana wcześniej przez komisję, tylko indywidualnie. Ja się z tego cieszę. Natomiast uważam, że było 35 tysięcy na 30 tysięcy. To nie jest tak, że my robimy temu przeszkolu jakąś krzywdę, czy zmniejszamy. Tym bardziej, że tak jak mówię, w ciągu roku będzie to ciężko wydać, prawdopodobnie wakacje i też musimy dokładnie mieć, dostosować się i do projektu, i do harmonogramu, który będzie mieć. Patrząc na inne zadania, proszę Państwa, wydaje się, że przy zmniejszeniu ogródków wiodzanowskich, przy innych punktów, które proszę Państwa daliśmy, i straży pożarnej, i straży miejskiej, i proszę Państwa z Orlika, to nie są kwoty, które naprawdę zmniejszyły to, że te zadania nie są do realizacji. My na przykład do dzisiaj nie wiemy tak naprawdę,
ile tych środków zostało wydanych fizycznie na lornika, bo pytanie, czy zakup paliwa na lornika, no paliwo, niezrozliczane paliwo w utrzymaniu lornika, którzy robi to? Nie wiemy. Wiemy, że dbane teraz ogrodzenie jest zgłoszone do ubezpieczyciela, bo jest tam zniszczone ogrodzenie, jest zgłoszone do ubezpieczyciela i ubezpieczyciel ma to w ramach ubezpieczenia podobno zrobić. Natomiast wydaje się, że wszystkie te zadania są możliwe do realizacji w tym zakresie. Jeśli chodzi o policję, zawsze byłem zdania, że zasadniczo tak samo nie musimy dawać straży pożarnej, chociaż straż miejska jest zadaniem właśnie miasta, ale to bardziej Rady Miasta czy Prezydenta. Zarówno policja, jak i straż pożarna to są jednostki państwowe, ale są bezpieczeństwo. Jeśli każdy z nas mówi o bezpieczeństwie, podobna sytuacja jest z dofinansowaniem straży pożarnej, jak i policji. Czemu te samochody mają służyć? No i po to, żeby woził za przeproszeniem, po to, żeby nie było patroli pieszych. Tylko chciałem zwrócić uwagę, i to państwo z komisji powinni wiedzieć, i myślę, że przy tej rozmowie z komendantem tutaj często wychodzi, że policja oprócz takich zadań czysto patrolowych i interwencyjnych ma również bardzo dużo zadań związanych z przewożeniem korespondencji, z przewożeniem, z dawaniem różnych wezwań, sprawdzaniem osób. Jeśli ta osoba, jeśli on ma dojść pieszo, jeśli nie dojedzie, czy mamy samochody, bo tu jest mowa o małych samochodach, które mogą od Rybitwy po przewóz płacu czy stare posłusze jechać, że ten dzielnicowy jest po prostu mobilny. Owszem, mieliśmy kiedyś, chciałem przypomnieć, że w tej razie dofinansowaliśmy kiedyś motorowery dla straży miejskiej. One zostały zreformowane, bo nam się wydawało, że wtedy poprawi to bezpieczeństwo. W jakiś sposób poprawił, ale potem była kwestia roweru. Okazuje się, że ten mały samochód jest poprawą bezpieczeństwa, przynajmniej się tak wydaje, w tej generalnej trendy, która jest we wszystkich służbach. Można tym wszystkim nadzieję, pytanie tylko wiele pieniędzy. Prosiłbym tylko Państwa, że wydaje się, że ten projekt zarządu robiliśmy, dyskutowaliśmy, nie chcę żadnego zadania, chcieliśmy uszanować wszystkich Państwa, to Państwa zależy, jak będziecie głosować. Oprócz tego głosowania jest następujące. Przypominam, przyszedł wniosek o głosowanie o głosowanie imienne, poprawki głosujemy niemiennie. W związku z tym, proszę Państwa, mamy 3 poprawki. Najdalej są to komisje sportu i potem mamy pana Tadeusza Wiskiego. Jeśli przejdzie pierwsza, to te będą bezprzedmiotowe. Proszę Państwa, w związku z tym, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki numer 1 Komisji Edukacji. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jaki mamy wynik, Panie Pośle? 7 za, 11 przeciw, 1 się ujęta. Stwierdzam, że poprawka nie wyjdzie. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania drugiej poprawki. Jest to poprawka Komisji Sportu. Komisja Sportu wnioskuje w punkcie 31. Zresztą macie Państwo ten rzecz. Jest to z 12 tysięcy do 10, 2 tysiące złotych miały się pojawić z tego samochodu policyjnego, tak? Tak. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki Komisji Sportu, proszę bardzo. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jaki mam wynik? 3 głosy za, 11 przeciw, 4 wstrzymujące. Stwierdzam, że Rada nie przyjęła poprawki Komisji Sportu. Jest poprawka pana Tadeusza Sterskiego, zwiększająca kwotę 12 tysięcy złotych przenosi się, jeśli samochodu policyjnego przenosi się do przedszkola i kwota na przedszkolu była kwotą 42 tysięcy.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, 7 głosów za, 11 przeciw, 2 wstrzymujących, 1 działa nie przyjęła tej poprawki. Dziękuję. W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania imiennego nad drukiem pierwotnym, żadna poprawka nie została przyjęta. Pan Bernasz, trzymaj się od głosu. Pani Przewodnicząca. Za. Za. Pani Przewodnicząca. Nie wierzę. Pani Budek. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani Jarema. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Kaczyk. Za. Za. Pan Komuński. Za. Za. Pan Marciński. Za. Za. Pan Markiewicz. Za. Za. Pan Młynarz. Za. Za. Pan Nowak. Wstrzymuje się. Pani Orłowska. Za. Za. Pani Kaczyńska. Za. Pani Lewa. Za udział. Bierze. Udział. Pan Białek. Za. Za. Pani Sidek. Za. Za. Pani Kinder. Za. Za. Pan Pyski. Przeciw. Przeciw. Włodacz. Za. Kongrono. Przeciw. Przeciw. Pani Zygiel. Za. Za. 4 osoby się wstrzymały, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według druku nr